15 sierpnia, w rocznicę cudu nad Wisłą, rozegranej 90 lat temu jednej z najważniejszych bitew polskiej historii, obchodzone jest święto Wojska Polskiego. Ustanowione przez marszałka Józefa Piłsudskiego, odebrane Polakom przez komunistów, jest wciąż jednym z najważniejszych świąt państwowych. Tegoroczne uroczystości odbywały się jednak w cieniu tragedii smoleńskiej. Centralne obchody dzisiejszego święta państwowego rozpoczęły się rano, tu w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, z udziałem rodzin ofiar tragedii pod Smoleńskiem, władz państwowych oraz wojskowych. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Timothy Broglio, biskup polowy ze Stanów Zjednoczonych. Słowo wstępne oraz homilię wygłosił ksiądz prałat pułkownik Sławomir Żarski, administrator Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Podkreślił on wielkie znaczenie cudu nad Wisłą z 1920 roku w dziejach naszej ojczyzny. Dzięki temu my dzisiaj tutaj jesteśmy, by sprawować tę Eucharystię w intencji tamtych bohaterów i w intencji całej naszej ojczyzny, a szczególnie w intencji Wojska Polskiego. I także w intencji uczczenia ofiar smoleńskiej katastrofy, wśród których byli wysocy rangą oficerowie Wojska Polskiego, odsłonięto po mszy tablicę pamiątkową. Epitafium umieszczono w kaplicy katyńskiej w kruchcie Katedry Polowej. Wyryto na niej nazwiska wszystkich osób, które zginęły 10 kwietnia, a także daty ich urodzenia oraz stanowiska, jakie zajmowali. Obok umieszczona została urna z ziemią przywiezioną z miejsca katastrofy. Widniejący na niej napis brzmi: pamięci 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. I dalej czytamy: polskiej delegacji udającej się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Do wydarzeń sprzed 4 miesięcy w homilii odniósł się administrator Ordynariatu Polowego, który tablicę poświęcił. Kiedy staliśmy pod pałacem, w cieniu umieszczonego przez harcerzy krzyża, każdy z nas wiedział, że to nowy rozdział w naszej historii, nowe doświadczenie, nowa jedność zesłana przez opatrzność i że to doświadczenie nie może zostać zmarnowane. Jeśli będziemy mądrzy, pokorni i okażemy się być uczniami Jezusa, to z tej smoleńskiej tragedii może popłynąć przeogromne dobro. Może odzyskamy utraconą w pewnym stopniu dar jedności, wzajemnego szacunku. Może bardziej pokochamy Polskę. Przypadająca dziś rocznica zwycięstwa nad bolszewikami to wielkie państwowe święto. Tradycją ostatnich kilku lat stały się defilady wojskowe. W tym roku jednak krakowskim przedmieściem oraz przez plac marszałka Piłsudskiego przeszła skromna defilada. Przypomnienie o wydarzeniach sprzed 90 lat jest konieczne, zauważa pan Paweł, który przyglądał się dzisiejszym uroczystościom. Żeby polskie społeczeństwo nie zapominało o sukcesach minionych i własnego oręża i że tak powiem, żeby to też było dla nich przesłaniem na przyszłość. Pani Krystyna, która przyjechała dziś specjalnie do Warszawy z Opola, to święto uznaje za szczególne. Pamięć, poszmanie komunizmu na zachód, wydarzenie niesamowite. Ważnym wydarzeniem, które zbiegło się z dzisiejszą rocznicą, było objęcie przez prezydenta Bronisława Komorowskiego zwierzchnictwa nad Wojskiem Polskim. Podczas wystąpienia prezydent zapowiedział wzmocnienie bezpieczeństwa państwa, a także stopniowe likwidowanie rozproszenia Wojska Polskiego oraz kosztów jego funkcjonowania. Odniósł się także do polskiej misji w Afganistanie. Ważnym i pilnym zadaniem jest też przegląd i nowelizacja naszej strategii operacyjnej wobec Afganistanu w ramach szerszej strategii sojuszniczej z uwzględnieniem zakończenia polskiej misji bojowej w tym kraju. Choć Bronisław Komorowski w krótkich słowach oddał hołd poległym w czasie katastrofy smoleńskiej, to jednak nie wspomniał o bólu, jaki przeżywają rodziny ofiar, ani też o krzyżu, który stoi kilkaset metrów od jego mównicy.
Na krakowskim przedmieściu wciąż czuwają obrońcy krzyża, mimo że wczoraj nad ranem odgrodzono ich stalowymi barierkami i nakazano przenieść się na drugą stronę ulicy. Było to przemocą zrobione. No, ludzie zapowiadali, że tak łatwo nie oddadzą, nie odejdą spod krzyża. Gdy na placu Piłsudskiego rozpoczynały się obchody święta Wojska Polskiego, grupa osób przyniosła przed Pałac Prezydencki mniejszy krzyż przepasany biało-czerwonymi wstęgami. O krzyżu pamiętają także przybyli dziś na Jasną Górę pielgrzymi. Ten krzyż jest omodlony przez setki, tysiące ludzi, przecież on był podczas dni żałoby tam na miejscu. Nie wolno postępować, trzeba taką potworną tragedię. 96 osób zginęło, w tym prezydent kraju razem z małżonką, ministrowie, generałowie i tak dalej. Nie wolno jedną maleńką tabliczką, po cichu odsłoniętą, żeby nikt nie widział, bo tak to się stało przed kilkoma dniami, załatwić sprawę. Wciąż nie wydano decyzji ani odnośnie krzyża, ani też jego obrońców. Zdjęta została za to na razie dekoracja z krzyża, a więc kwiaty i wstęgi. Nie ma tu także zniczy, które codziennie od 10 kwietnia pojawiały się w tym miejscu.